Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJP TV. Słuchajcie, byłem sobie niedawno na spacerku, na polance. Wszystko ładnie, pięknie. Nigdy nie miałem kleszcza. Siedzę sobie dzisiaj przy komputerze i mnie coś gira swędzi. Swędzi ta noga, swędzi i patrzę, a tu taka centka. Taka zwykła centka, wiecie, takie jakby coś tam, jak ugryzbycie komar. I po chwili patrzę, że to tam takie coś czarne jest. Zawołałem kogoś i mówię, weź mi tu poświeć na tę nogę. Patrzę, a tam taka dupa wystaje. Taka na... małe takie coś czarne, to takie świecąca dupa taka. I normalnie patrzę, to mówię, to chyba będzie kleszcz. Ja nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Więc mówię, daj mi tu zaraz pinsetę i będziemy to zaraz wyciągać, nie? No i przyświeciłem i jednym pociągnięciem tak chlas tego kleszcza z tej giry. I zrobiłem później zdjęcie na dłoni, i które teraz widzicie tutaj na zbliżeniu. Jakie to brzydkie robactwo, kurde, normalnie masakra. Powiem wam tak, są różne preparaty na kleszcze, smarujcie się i tak dalej. Ja wcześniej wziąłem po prostu tego kleszcza, trochę pomartretowałem, zanim go wyciągłem i poczułem, że coś on chyba wypuszcza. I po prostu cała noga mnie teraz mrowi. Nie wiem, co to takie dziwne uczucie w nodze mam. Nie wiem, czy to jakaś bolerioza, czy jakieś coś. Oby nie. I powiem wam szczerze, smarujcie się na kleszcze, jak idziecie na spacery. Trzeba chodzić na spacery, wiadomo. Nie można siedzieć w domu, bo ile można siedzieć w domu, kurde, trzeba się dotlenić, żeby deprechę nie załapać jakiejś i trzeba chodzić do lasu, na łono natury, ale trzeba pamiętać, żeby smarować lub psikać się takimi różnymi specyfikami na kleszcze, bo potem masakra jest normalnie. No takie dziadostwo, kurde, w nodze miałem, uwierzcie mi, no. I to było zdjęcie na dłoni później, on normalnie jeszcze gierami moitą. On normalnie moi to ugieram, jeszcze żywy. Później moja wzięła tego kleszcza i do kibla spuściła i tak ten kleszcz spłynął do kanału, do ściekowego. No i to by było na tyle. I to tak ku przestrodze macie tu zdjęcie, jakie mojego pierwszego kleszcza w życiu. I to by było na tyle. I zapraszam was do subskrypcji. Kończę ten filmik. Zostawcie łapkę w górę. Możecie udostępnić mojego kleszczora swoim znajomym, nie wiem, na fejsie czy gdzieś. Także ku przestrodze, smarujcie się, smarujcie. Chodźcie na spacery, a się smarujcie. Siemano, cześć.